Są piłkarze w historii sportu, którzy są chronicznie niedoceniani. Barcelona miała szczęście bądź nieszczęście do takich piłkarzy. Często się zwykło mówić, że najbardziej niedocenianym piłkarzem w historii był Sergio Busquets, który w Barcelonie robił wiele dobrego, a przez wielu był mocno niedoceniany. Byli też tacy, którzy deprecjonowali umiejętności Andresa Iniesty i za każdym razem, kiedy pojawiał się w 11 roku, wskazywali na jego liczby i pokazywali, no gdzie on do Modricia na przykład. Ale był też taki człowiek w bramce Barcelony, który robił dużo dobrego, a mimo tego przylgnęła do niego łatka, mówiąc kolokwialnie, ręcznika. Wiktor Valdés, ten człowiek z tej okładki będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Zapytany kiedyś o większą liczbę zwycięstw Madrytu w dotychczasowych derbach, Valdés odpowiedział: wygrywali z nami w czarno-białej telewizji, czy już w kolorze? To też oddaje jego wojowniczy charakter i to, że był niezłomny i żeby poradzić sobie z wielką presją, jaka na nim ciążyła, no musiał wiele pracować mentalnie. I z tą niewątpliwą legendą Barcelony zmierzą się dzisiaj Magda Rudnicka i Michał Gajdek w pierwszym półfinale quizu FC Barça Kombi. Ja nazywam się Piotr Balaja i zapraszam Państwa serdecznie na to pyszne spotkanie. Witam serdecznie, kochani. Jak tam nastroje? Wstęp już znany. Wy wcześniej wiedzieliście, z kim się będziecie mierzyć. Magda, jak tam u ciebie? Lekki stres, czy raczej pewniaczek, jak wyjście sam na sam Wiktora? Jesteśmy w półfinale, my już wygraliśmy. To prawda. Chociaż słuchajcie, ten poprzedni mecz ćwierćfinałowy między Rafałem a Mateuszem, no on był mocny. Był mocny, trzeba przyznać. Postawił wysoko poprzeczkę pod wieloma względami i punktowymi, i rozrywkowymi. Także liczę na was, chociaż zdradzę tutaj może lekką kuchnię, że dzisiaj wszyscy jesteśmy z drobnymi problemami zdrowotnymi. To nie jest tak, że jest tylko super. To też nie jest tak, że ja ich tłumaczę od razu, że będą trochę gorsi, bo oni będą wspaniali, bo to są starzy wyjadacze. Michał, jak jest u ciebie? Czy ty już podchodzisz na luzie, czy nadal masz to, że podpuściłeś w pierwszej serii i w tej masz zamiar wszystkich zniszczyć? Wiesz co, nie, w miarę rzeczywiście na luzie. Nie ukrywam, że ten temat to jest temat, na który trochę czekałem. Można było zobaczyć losowanie zupełnie bezstronne i niezawisłe i uczciwe. Więc tak to się odbyło, ale rzeczywiście Wiktor Valdés, no to jest mój prywatny, że tak powiem, temat właśnie jako zawodnika niedocenianego, jako zawodnika głównie niedocenianego przez samych kibiców Barcelony. No my wszyscy gdzieś jesteśmy pewnie w podobnym wieku i pamiętamy chyba ten komentarz słynny Dariusza Szpakowskiego, który się wrył potem w pamięć kibiców Barcelony i w ogóle kibiców, że Wiktor Valdés gra w Barcelonie. Broni w Barcelonie, bo jest wychowankiem Barcelony, a Iker Casillas broni w Realu, jest wychowankiem Realu, tak? I to miało być jedyny powód, dla którego Valdés tyle lat bronił. No, ja bym się z tym nie zgodził, delikatnie mówiąc. I myślę, że dzisiaj, jak sobie tę jego karierę omówimy, no to będzie to jasno widać. Zdecydowanie tak. To się tak wryło, utarło się. To ja może. To znaczy Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, 3 razy Liga Mistrzów, 2 razy zdobywca klubowych Mistrzostw Świata, 6 razy Mistrz Hiszpanii, 2 razy zdobywca Super Pucharu UEFA, 2 razy zdobywca Pucharu Hiszpanii, 6 razy Super Puchar Hiszpanii. No to nie są przypadkowe, to nie są przypadkowe liczby, to nie są przypadkowe trofea, to po prostu nie był przypadkowy człowiek na przypadkowym stanowisku. Ale o tym sobie też porozmawiamy trochę w dalszej części naszego programu. Myślę, że teraz spokojnie możemy przejść do kategorii numer 1, wehikuł czasu. Trzy, dwa, jeden. Z kim Wiktor Valdés spróbował swoich sił jako drybler w nieudanej kiwce zakończonej golem dla Realu Madryt? Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Angel Di Maria, Mesut Özil. Prawidłowa odpowiedź: Angel Di Maria. Barcelona wygrała w tym pierwszym meczu w super Puchar Hiszpanii w 2012 roku 3-2, ale kilka dni później przegrała 2-1 i dzięki
już nieaktualnemu zapisowi, czyli bramkom na wyjeździe, Superpuchar trafił do Madrytu. Trafienie Di Marii miało miejsce w końcówce meczu, 3-1 dla Barcelony wtedy było i można taką śmiałą tezę wysunąć, że gdyby nie brawurowe zachowanie bramkarza Barcelony, to puchar zdobyłaby Barcelona. Pomyliło mi się chyba z tą akcją, gdzie bodajże nabił Karima Benzemę i ten też strzelił bramkę, no niestety tych baboli trochę było, też jeżeli chodzi o spotkanie z Realem. Parę się zdarzyło, to prawda. A mnie dopiero jak przeczytałeś to pytanie, Piotrek, to w ogóle się przypomniała ta sytuacja, że ona była, bo co prawda nie przygotowywałam się bardzo dogłębnie, ale przyjrzałam sobie coś, a w ogóle ta sytuacja, nie wiem, uleciała mi. Ale już jak przeczytałeś, to faktycznie. Jak przygotowując się do quizu, gdzieś tak sobie też czytając te pytania, przypomniałem sobie, jak to wyglądało i... Ała, no dobra, patrzymy na punkty. Magdalena 942, Michał z delikatnym falstartem, no ale lecimy dalej. Który z tych napastników miał największy współczynnik gola na mecz w pojedynkach z Wiktorem Valdesem? Cristiano Ronaldo, David Villa, Fernando Torres, Diego Forlan. No, i tutaj najwięcej Fernando Torres. To też był dodam, taki moment. Miałam ochotę tego Torresa walnąć, no. Cristiano Ronaldo 19 meczów, 8 bramek i tutaj mamy 42, David Villa 47, Diego Forlan 70, Fernando Torres 78. Byli też tacy, którzy no, ładowali za każdym razem praktycznie Valdesowi, taki na przykład Ruben Castro 5 meczów, 5 bramek, taki Van Nistelrooy 5 meczów, 4 bramki, ale oni tych meczów zagrali nieco mniej, więc ich tutaj nie wzięliśmy pod uwagę. No dobrze. To sprawdzamy, jak teraz wygląda nasza tabelka. Osiem punktów Michał wysuwa się na delikatne prowadzenie. I idziemy do pytania trzeciego. Pytanie numer 3. Prawda, fałsz. Wiktor Valdés zagrał więcej meczów w reprezentacji Katalonii niż w reprezentacji Hiszpanii. Prawda czy fałsz? Jest to fałsz. W reprezentacji Hiszpanii rozegrał meczów 20, w Katalonii 12. Co prawda większość z tych spotkań, które Casillas zagrał w reprezentacji Hiszpanii, były to mecze towarzyskie, bo zagrał 15, aż 15 tych towarzyskich meczów, tych o stawkę jedynie 5. Jeżeli chodzi o reprezentację Katalonii, było to meczów 12 i jest zdecydowanym tutaj liderem tabeli. Mi tak nie pasowało to, żeby aż tyle, bo wiedziałem mniej więcej, jaka jest ta liczba w barwach Hiszpanii i tak mi nie pasowało, żeby aż tyle meczów w ogóle reprezentacja Katalonii grała w czasie jego kariery, no bo to jest jednak jeden czy dwa mecze na sezon pewnie maksymalnie, no nie oszukujmy się. Tak, no to jest zdecydowanie taki bardzo towarzyski i rozrywkowy twór bardziej niż jakaś poważna piłka, co będzie w przyszłości, zobaczymy. Chociaż w pewnym momencie mogłaby pewnie osiągnąć dużo na mistrzostwach, zwłaszcza w okolice tych mistrzostw 2010, to bym był bardzo ciekawy, jak taka reprezentacja Katalonii by się zaprezentowała na mundialu. To prawda. Tam pamiętam, że było właśnie kiedyś przedstawiona ta reprezentacja Katalonii złożona z, no, nikogo nie zaskoczy, że piłkarze głównie Barcelony i jeden czy dwóch ze Spaniolu tam się przewinęło. No i ona wyglądała na tyle silnie, że faktycznie mogłaby tam o jakieś medale zawalczyć, czy to właśnie RPA, czy później też Euro w Polsce i w Ukrainie. Tam mogliby powariować, no ale jest jak jest. Dobrze, patrzymy na punkty. Michał dystansuje. Zobaczymy, co będzie po pytaniu numer 4, na które już zapraszam.
Z którymi zawodnikami FC Barcelony Victor Valdes dzieli rekord wygranych meczów La Liga z rzędu? Pedro Villa Iniesta, Messi Villa Xavi, Messi Puyol Iniesta, Busquets Villa Xavi. Aj, tutaj długo myślimy. Aj, niestety. Pedro Villa Iniesta razem z Victorem Valdesem mają rekord ligi wynoszący 16 meczów z rzędu. W przypadku Valdesa trwało to do 29 sierpnia 2010 roku po zwycięstwie z Racingiem Santander. Ostatni mecz 8 maja 2011, 2-0 ze Spaniolem. W kolejnym spotkaniu był remis 1-1 z Levante. W tym samym czasie Barcelonie udało się bić 5 bramek takim drużynom jak Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, czy też 8 bramek Almerii na wyjeździe. No to patrzę. Próbowałem rozkminić, że tak powiem, quizowe zasady, czyli patrzeć, dlatego to chwilę zajęło, ile odpowiedzi się powtarza w każdej, w sensie ile nazwisk się powtarza w każdej odpowiedzi. Tak mówię, dobra, no ten Villa musi być, skoro jest w trzech. No ale uznałem, że tak samo powinien być Xavi właśnie, który się powtórzył dwukrotnie, no i niestety nie był już dobry trop. I niestety też ci się powtarza dwukrotnie. Poza tym tak, wiemy, tak, kto te pytania tworzy, Michał, to nie ma sensu. W ten sposób podchodzić nie ma sensu. Pytania, słuchajcie, odpowiedzi pod puchy są tworzone tak samo jak pytania, także... Pytania, głównym człowiekiem odpowiedzialnym za pytania jest WPW. Szukanie logiki w rzeczach, które robi WPW, jest rzeczą karkołomną. Jest to geniusz, wizjoner, człowiek z umysłem niedoścignionym, więc ja bym nawet się nie starał próbować. Ale przepraszam bardzo, to jest bardzo logiczne. Za tymi pytaniami stoi jedna zasada. One według Mateusza mają być ciekawe. To jak najbardziej. I są. I tu jakby ja nie mam żadnych wątpliwości. Ale to jest jeden i ten sam rekord? W sensie oni zagrali w tych wszystkich meczach z rzędu, jak rozumiem, a nie bili go jakoś osobno. No ja tak założyłam, jak strzelałam. Nie. To, ten rekord dzielą wspólnie, ale oni to osobno. Bardzo. Więc osobno. Jakby tak jak dlatego zaznaczyłem, że Valdes miał od tego 29 sierpnia 2010 roku. Dobrze, moi drodzy, to lecimy do pytania piątego. Przypominam, że pytanie piąte jest punktowane podwójnie. Z którym z tych klubów, z którymi mierzył się Victor Valdes, nigdy nie przegrał? Deportivo La Coruña, Mallorca, Athletic, Levante. No i znowu grzebiemy w pamięci. Przeczesujemy fałdy umysłowe. Zobaczymy, co z tym nie, będzie. Nie ma co grzebać. No proszę. Nigdy z Athletic Club z Baskami 15 meczów, 5 15, 20 meczów, 15 zwycięstw, 5 remisów, 0 porażek. 17 razy również z Racingiem Santander i nie poległ w meczu z Cantabryjczykami. Bilans 14 meczów, 3 remisy, 0 porażek. Jeżeli chodzi o Majorkę, Deportivo i Levante, tam po jednej porażce. No dobrze, to lecimy sobie dalej. I chwilkę teraz. Tu się nic nie zmienia. Nadal na niespełna tysięcznym prowadzeniu redaktor naczelny, no ale to początek, także jeszcze wszystko na spokojnie, a teraz sobie chwilkę pogadamy o bohaterze dzisiejszego odcinka. Nieprzypadkowo, bo wziąłem ze sobą książkę Valdesa Samotność bramkarza. Dosyć dawno temu czytałem już tę książkę. Pamiętam, że na jakieś święta dostałem od brata i ona jest bardziej taka o psychologii i mentalności zawodnika niż o samej karierze bramkarza. I właśnie o to się chciałem zapytać. Jak myślicie, czy on był
silnym psychicznie człowiekiem, czy właśnie te błędy często wynikały z tego, że no nie dźwigał presji po prostu jakiegoś ciężkiego meczu. I ja pamiętam takiego Babola w Lidze Mistrzów z Manchester United, kiedy tak trochę pojechał jak na jakiejś jodze i ta piłka tuż nad jego twarzą wręcz przeleciała. Michał, jak to jest według ciebie? Wiesz co, mi się wydaje, że Valdes trochę mógł wyprzedzać swoje czasy pod właśnie względem tego, żeby zrozumieć, że ta piłka to jednak może być zajęcie dość stresujące i dość obciążające psychicznie. No gdzieś teraz się o tym mówi już publicznie, oprócz różnych teorii, że stres czy presję to ma pielęgniarka na onkologii, to jednak coraz więcej osób zauważa, że piłkarze wbrew pozorom z tym swoim życiem na świeczniku, ci topowi piłkarze, no też się z tą presją mierzą. Czy to, że w tych takich momentach, że tak powiem ważniejszych, pękasz, to jest oznaka słabej psychiki? No nie wiem, czy tak bym akurat to określił. Ja bym tutaj widział jakiś chyba brak koncentracji. Też wiem, że Valdes, no sam ten tytuł wskazuje i pewnie słusznie to robi, że ta pozycja bramkarza jest wyjątkowa jednak w piłce, tak? No bo to wiemy doskonale, no jesteś napastnikiem, 10 razy strzelasz, 9 razy się pomylisz, raz strzelisz, jesteś bohaterem, jesteś bramkarzem, jest dokładnie odwrotnie, tak? Wszyscy zapamiętają ten twój jeden błąd i zawsze na koniec dnia jesteś tylko ty sam i piłka, więc myślę, że pod tym względem rzeczywiście on to wiedział doskonale, no i może też dlatego wynikały stąd te jego problemy. Magda, a twoim zdaniem jak to jest z Wiktorem? Czy też myślisz tak jak Michał, że to brak koncentracji, czy może gdzieś tutaj ta sfera mentalna wtedy jeszcze nie była na tyle wspierana, brakowało jakiegoś wsparcia psychologów sportowych, czy w ogóle takiej samoświadomości zawodników odnośnie stresu? Ja w ogóle też zastanawiałam się nad tym w kontekście tego, że Wiktor sam przyznawał, że nigdy bramkarzem nie chciał być. I to się stało trochę przypadkiem, że na tej pozycji grał. Ja na pewno nie szłabym w kierunku tego, żeby tak sobie arbitralnie powiedzieć, że no, jeżeli komuś zdarzały się babole, a dokładnie tak jak Michał powiedział, to jest tak, że na to się zwraca uwagę, to zawsze zostanie w pamięci. Jedna akcja na 100 zostanie ta, w której poszła bramka, która według wszystkich paść nie miała prawa i nie powinna. Ale żeby tak jakby podpinać pod to kwestię tego, że to jest słaba odporność psychiczna, no ja uważam, że tylu sezonów na tak wysokim poziomie w takim klubie, jakim jest Barcelona i to jeszcze w jej najlepszej erze, nie dałoby się rozegrać z takimi wynikami, gdyby się było słabym psychicznie. Krótko mówiąc. Może, też macie rację. Ja gdzieś tutaj się z tym wszystkim zgadzam, że deprecjonowanie w ogóle Valdesa jako topowego bramkarza tamtych czasów jest zwyczajnie durne i jakby nie boję się tego słowa, jest zwyczajną zawiścią, niewiedzą, czymś w tym rodzaju. W ogóle dużo też było tego deprecjonowania, sorry, że tak ci się wcięłam, ale dużo też było tego deprecjonowania ze względu na jakość obrony, jaką miała Barcelona w tamtych czasach. Też prawda. I chociażby Diego Maradona też walnął taką mądrość na przykład, że no tak naprawdę Valdes to jest słabym bramkarzem, on ma po prostu wspaniałych kolegów przed sobą w obronie. Więc ja myślę, że wbrew pozorom to naprawdę była mega, mega ciężka rola i jeżeli ją się udźwignie, to serio przy takich sukcesach trudno jest powiedzieć, że ktoś miał słabą psychikę, nie? Bo prawdopodobnie gdyby każdemu zawodnikowi z pola wyciągnąć błędy, które popełnił i nie wiem, Messiemu straty, który dokonał w tamtych czasach, to pewnie by poważnych błędów u niektórych było więcej niż było Valdesa. A u niego to zostaje, prawda, nie? Tak, te defensywne pozycje szczególnie są narażone gdzieś na taką krytyczną ocenę, bo jak obrońca na przykład straci tą piłkę i jest sam na sam i jeżeli bramkarz to obroni, no to pewnie dzień, dwa i nikt tego nie pamięta. No ale jeżeli z tego pada bramka, no to już jest trochę gorzej. Z bramkarzem już w ogóle jest gorzej. Niech się przydarzy jedna, tak jak już wspominaliście, słabsza interwencja i może uratować cały mecz i tak wszyscy będą mu tę jedną interwencję wypominać.
No dobrze, ja mam jeszcze kilka pytań, ale to jeszcze są przerwy przed nami, więc wtedy sobie jeszcze o Wiktorze porozmawiamy. A teraz już nie przedłużając, przejdźmy do kategorii liczbowo. Przypomnijmy, Michał 919, Magdalena 942. Jest to tak na dobrą sprawę różnica jednego pytania, więc tyle co żadna, tak na dobrą sprawę, a powiedzmy sobie, że stawka jest wysoka, bo stawką jest przejście do wielkiego finału, ubranie się w garnitur bądź garsonkę i rozegranie cudownego pojedynku. Dobrze. No to Michał Walkoverem, nie mam garsonki, także no, dziękuję. To możesz, jakoś się dogadamy, spokojnie. To przechodzimy do tego liczbowo i do pierwszego pytania. Ile trofeo Ricardo Zamora z rzędu zdobył Wiktor Valdes? 2, 3, 4, 5. Z rzędu zdobył 4 razy, łącznie 5. Za pierwszym razem było to w sezonie 2004-2005. Później przerwali mu to Pinto, Abbonanzieri i Casillas. Valdes wrócił w roku 2009, sezon 2008-2009 i później przez następne 4 sezony wygrywał, gdzie apogeum jego umiejętności to był ten sezon 2010-2011, kiedy w 32 meczach wpuścił zaledwie 16 bramek, czyli to daje średnią 0,5, czyli no coś niesamowitego, jak takiego fachowca można określać jako słabego. Jak dobrze. Leo Messi ze złotymi piłkami. To są dokładnie te same lata, jak zaczął je wygrywać seryjnie. Te pierwsze cztery. 2009-2012. No i Valdes, tutaj też warto wspomnieć, jest współrekordzistą tej klasyfikacji w historii, jeżeli chodzi o Zamorę. I tak na przykład Markowi Andre Ter Stegenowi, to do niego jeszcze no, troszeczkę, że tak powiem, brakuje. Tak? No bo niedawno dopiero pierwsza Zamora w wykonaniu Niemca. To prawda. Jan Oblak, o ile dobrze pamiętam. Ma 5 i Ramajec ma również 5, legendarny bramkarz Barcelony, tak, więc tutaj mamy tak jest. Trio wyprzedzony został między innymi inny legendarny bramkarz Santiago Canizares, który 4 ma na koncie. No to sprawdzamy wasze konta teraz, jak rozliczyliśmy bramkarzy. Michał się oddala. Magdaleno, skup się, proszę. Skup się. Pytanie numer 2. W rozgrywkach Ligi Hiszpańskiej Wiktor Valdes obronił tyle samo rzutów karnych, co Iker Casillas. Prawda czy fałsz? I jest to fałsz. Casillas 10, Valdes... Casillas 11, Valdes 10, ale większą skuteczność ma bramkarz Barcelony. I tak to był czysty strzał, oczywiście, mogę powiedzieć. A ja próbowałam właśnie podejściem quizowym, że mi się to wydało taką koincydencją, że to musi być prawda w takim razie. Ja też tak pomyślałem na początku, a potem sobie przypomniałem to, żeby nie szukać logiki, więc zrobiłem dokładnie odwrotnie. Liczyłaś tutaj na piękny jakiś zwrot akcji, ale tak nie było. Ale jeżeli chodzi o ciekawostki takie, to jeszcze wam podrzucę, że Valdes 173 czyste konta w La Liga przy 177 kolegi Casillasa. No czyli dobrze. Właściwie co drugi mecz gdzieś, prawda? To by wypadało. To też jest no, bardzo imponujące. Bo on tam powinien mieć 370 meczów. No właśnie. 387 meczów, no. O ile dobrze tutaj patrzę. No to jest wynik imponujący zdecydowanie. No dobrze, to sprawdźmy, jak imponująco szybko odpowiedział Michał. Bardzo szybko i te różnice powoli robią się znaczne, ale jeszcze jesteśmy w połowie, także Magdalena ma tutaj jeszcze spokojnie czas na remontadę. Ja nie mam presji, Piotrek. Nie mam, nie narzucaj mi jej.
No, daj się wciągnąć trochę, to wiesz. Ostatnio Rafała wciągnąłem pięknie, chłopak aż rumieńce miał i tak próbuję teraz powtórzyć to, ale... Nie, no to co zrobiłeś Rafałowi było okrutne, ja się nie dam wkręcić. Trafiam po prostu na starych wyjadaczy i tutaj... Się nie da. Dobrze, pytanie numer 3. W której sekundzie El Clasico Victor Valdez został najwcześniej pokonany? 18, 21, 35 czy 40? O Jezus Maria. To jest sekundę. Ta bramka. To jest ta bramka Benzemy, którą pomyliłem z Di Marią. Ale ni cholery, za przeproszeniem, nie pamiętam, kiedy ona dokładnie padła. No i na czym my się tu mamy skupiać? Nie wiem. Sekunda 21. Dobrze pamiętałeś, że był to Karim Benzema 10 grudnia 2011 roku. Najszybciej strzelony gol w historii El Clasico. Real zaczął od ostrego pressingu i w pierwszych sekundach meczu piłka trafiła pod nogi Valdesa, który wybił ją pod swoje pole karne, prosto do Di Marii. Ten zagrał w pole karne, piłka odbiła się od obrońcy. Strzał Zila został zablokowany. Ale wtedy był Benzema, który trafił. Dwa razy wtopiłem na tej samej sytuacji. W takim razie dokładnie. No trudno. Mecz zakończył się wynikiem 1-3 dla Barcelony. Sanchez, Xavi i Fabregas. To było najszybsze trafienie w historii El Clasico, tak jak mówiłem. Do tej pory prawdopodobnie tylko raz udało się otworzyć wynik już w pierwszej minucie. Dokonał tego Alonso, piłkarz Realu Madryt w 1940 roku. 40 sekunda. Real wtedy pokonał Barcelonę 2-1 u siebie. No dobra, to patrzymy na punkty. I Magdalena, tylko dwa pytania. Nawet niecałe. Szykuje nam się cudowna końcówka. Nawet jedno, więc... jeżeli weźmiemy pod uwagę to podwójnie punktowane. Jeżeli podwójne, to nawet jedno może być, co się zgadza. O jedno pytanie od inwestycji w garsonkę. Słuchajcie, to jest poważna deklaracja. Trzymam za słowo. Dobrze. To lecimy do pytania czwartego. Nie ma co tutaj czekać. Garsonka stygnie. U ilu trenerów pierwszej drużyny FC Barcelony grał Victor Valdes? Cholera, 4, miałam to 5, sprawdzić. 6 czy 7? No widzicie, no warto się przygotowywać, dzieci. Warto odrabiać prace domowe, warto się uczyć. Zawsze coś ciekawego można. To powiesz mi, kogo zapomniałem, bo próbowałem to policzyć i wydawało mi się, że był wymieniaj. To Van Hal, Antic, Rijkaard, tak. Pep, tak. Tito, świętej pamięci, oraz Tata Martino. I właśnie, a liczymy Roure? Gerardo Martino, jako... oj przepraszam, nie policzyłem. Gerardo Martino Gerardo, i Jordi Roura. Tak, Jordi Roura, właśnie. Tak właśnie, jest. Właśnie. Martino, Roura, Villanova, Guardiola, Rijkaard, Van Hal i Antic. Najwięcej meczów zagrał u Rijkaarda 238, u Pepa 200, u Villanowy 35, u Martino 34, u Van Hala 13 i u Roury oraz Anticia 9. Pominąłem tego Roury. Tak. Tak, no można zapomnieć, można wyparcie zastosować. O Rijkaardzie bardzo ciepło wypowiadał się Valdes, twierdził, że był jego bramkarzem i pozostał mu wierny w momentach dużej odpowiedzialności. W paryskim finale wystawił go w pierwszym składzie, nawet stwierdził, że Rijkaard dla Valdesa był kimś jak na kształt takiego piłkarskiego ojca, więc ta zażyłość była duża i te liczby też to odzwierciedlają. No to okej, zerkamy na punkty. No i tu już jest bliziutko. A jesteśmy przed pytaniem punktowanym podwójnie, przypominam. No i nie trzymajmy tej presji, przejdźmy do niego od razu. Na którym miejscu w rankingu top 10 najlepszych bramkarzy XXI wieku według 442 z 2023 roku znalazł się Victor Valdes?
7, 8, 9, 10. Było to miejsce siódme. Pamiętam ten artykuł. Ten ranking się ukazał jakoś dosłownie teraz, prawda? Miesiąc temu czy dwa miesiące całkiem temu. Tak. I pisaliśmy o tym, to pamiętam. To był pierwszy współczesny taki sweeper keeper. I był no, znaczącą siłą, jeżeli chodzi o też o tą Barcelonę Pepa Guardioli. W tym czasie też zdobył swój drugi puchar Ligi Mistrzów, w sumie 21 trofeów, więc to jest coś niesamowitego. Prześcignął nawet legendarnego Zubizarreta, jeżeli chodzi o liczbę występów dla Barcelony. Jeżeli chodzi o ten ranking, to ja go może też przytoczę, bo co ciekawscy, którzy go nie widzieli, na pewno będą chcieli wiedzieć. Najlepszym bramkarzem został uznany Buffon, na drugim Casillas, trzeci Van der Sar, czwarty Czech, piąty Manuel Neuer, szósty Oliver Kahn, siódmy Victor Valdes, ósmy David De Gea i tutaj mamy przepiękny dopisek XD, dziewiąty Julio Cesar i dziesiąty Igor Loris. A dopisek był od kogo? Od twórcy pytania czy z twoich notatek, Piotrek? Dopisek jest naszą wspólną decyzją. Wspólny, rozumiem. Tak, to jest nasza wspólna decyzja. Ale pierwsza trójka, taka myślę... dość bezdyskusyjna, chyba bym powiedział. Bezdyskusyjna, też tak myślę. Można dyskutować o... No może ten Van der Sar ewentualnie. Pierwsza dwójka bezdyskusyjna, może tak. Nie no, jakby Van der Sar zdecydowanie jest dla mnie bezdyskusyjny, nawet bym go mógł przesunąć nieco wyżej. Bezdyskusyjne natomiast są punkty, które gdzieś łapiecie i sprawdźmy je teraz. Michał tutaj na podwójnym delikatnie dystansuje. 5750 7, 2813. To tyle, jeżeli chodzi o liczby, po kategorii liczbowo. No dobrze, no to po liczbach czas na słów kilka i porozmawiamy sobie dalej o naszym bramkarzu. Rozmawialiśmy w poprzedniej przerwie o presji i o tym, co mogło towarzyszyć Valdesowi podczas tych wszystkich meczów. To teraz mam do was takie pytanie, z czego najbardziej zapamiętaliście Wiktora? Bo ja na przykład mam zawsze w głowie to, jakim on świetnym bramkarzem był, jeżeli chodzi o sytuację sam na sam. Mam multum w głowie jakichś sytuacji, kiedy on wychodził i był niesamowicie właśnie spokojny, wyczekiwał do końca, nie podpalał się, nie kładł, nie rzucał, zawsze wyczekiwał tych napastników. Część dzięki temu się paliła, popełniała błędy, uderzała prosto w niego albo próbowała nieskutecznie mijać. Wydaje mi się, że to było jego niesamowitą siłą. A ty, Magda, z czego go pamiętasz najbardziej? Na pewno nie mam takiej jednej konkretnej interwencji, która mi zapadła gdzieś tam w pamięć, ale jeżeli wywołujesz tutaj te pojedynki sam na sam, rzeczywiście taką grę na linii, to tak, jak najbardziej. Ale mam wrażenie, że no, przynajmniej mój mózg nie umie od tego uciec, że jednak te babole bardziej zapadają i tak się gdzieś tam wryją w mózgu niż te wspaniałe interwencje. Mam pewnie jakąś tam wizję, nie? Taką z rogu. Na pewno były takie bramki, ale która konkretnie, to nie umiałabym tego powiedzieć. A takie akcje jak ta z pierwszego pytania z Di Marią, no to po prostu zostają, ale to chyba trauma tak wpływa na nasze zapamiętywanie niestety. Jest to możliwe. Też właśnie ta sytuacja z meczu, właśnie wydaje mi się, już pamiętam, czy to był klasyk, czy to był mecz z Manchester United, ale taki bubble. I pamiętam też taką sytuację, i to też albo był klasyk, albo Manchester United, bo tam były białe koszulki. Potężny strzał z daleka i Valdes z taką interwencją trochę jak kot rzucający się po piłkę, zbił ją praktycznie z samej pajęczyny i też ją gdzieś tam mam w głowie. A ty, Michał, z czegoś konkretnego pamiętasz Valdesa? Tak, zdecydowanie. 17 maja 2006 roku i zwycięstwo w Paryżu. Absolutna podstawa i fundament tego finału. Moim zdaniem w dalszym ciągu jeden naprawdę z najlepszych występów bramkarza, który widziałem w finałach Ligi Mistrzów, no teraz Thibaut Courtois na przykład, żeby daleko nie szukać z Liverpoolem w barwach Realu Madryt, no wiadomo, Jerzy Dudek chwilę wcześniej i tak dalej,
ale naprawdę bez Valdesa by tej Ligi Mistrzów nie było, a bez tej Ligi Mistrzów być może by nie było tej największej Barcelony. I to był taki mecz dla mnie już zupełnie założycielski Valdesa, gdzie wydaje mi się, że wszyscy powinni sobie już no właśnie wtedy najpóźniej zdać sprawę, co to jest za bramkarz. I powiem szczerze, bo mówiłem wcześniej, że gdzieś tam chciałem tego tematu, bo forsowałem koncepcję, żeby zrobić taki trochę pojedynek na zasadzie Valdes Ter Stegen i brakuje mi trochę takiego meczu u Ter Stegena naprawdę właśnie w tych największych rozrywkach. Czy to właśnie w finale Ligi Mistrzów, w którym przecież też był, czy właśnie w innych tego typu spotkaniach. Brakuje mi trochę tego u niego, żeby można było jednoosobowo powiedzieć, że praktycznie nam taki mecz no, wygrał, no bo to trzeba określić. Jego meczu, jeżeli chodzi o Ter Stegena, nie pamiętam. Jeżeli chodzi o taki mecz, gdzie chodziło o jakieś konkretne trofeum, ale już nie pamiętam, czy to był tamten sezon, czy dwa sezony temu, przepiękny mecz rozegrał z Baskami, kiedy miał chyba 5 takich kluczowych interwencji w jednym spotkaniu. I tam no, działy się rzeczy niesamowite, między innymi też taka przepiękna parada z jakimś takim wyciągnięciem się niesamowitym, po prostu jakby nagle kręgosłup mu się rozciągnął jakieś 15 cm. Ale być może na Ter Stegena przyjdzie jeszcze czas. Teraz na pewno jest czas na trzecią kategorię i ciekawostki. I to będzie już też decydujące, jeżeli chodzi o nasz finał. ...5757, Michał, 2813, Magda. Tu jeszcze nic nie jest stracone. Pamiętajcie, że Liverpool, który tutaj został wspomniany przez Michała, od 0-3 wyszedł do 3-3 i dzięki Jerzemu Dudkowi między innymi wygrał w rzutach. No, Barcelona karnych, też więc... w finale w Paryżu dokonała remontady i to dosyć imponującej, tak? No, gdzieś tam też była imponująca. Do końcówki meczu była porażka. Dlatego pamiętajmy, żeby nie zakładać sobie pod spód koszulek, że jest się mistrzem, bo potem wstyd się wymienić, prawda? Tak jest, bo później trochę jest joch. Piękna ciekawostka z twojej strony, Magdaleno, więc przechodzimy do tych ciekawostek i do pierwszego pytania. Kto był bramkarskim idolem Wiktora Valdesa? Antoni Zubizarreta, Oliver Kahn, Claudio Taffarel, Antonio Ramajec. Szybko poszło. To jest dość śmieszne, bo jak czytałeś tę listę z 442 i Oliver Kahn był tam jedno miejsce wyżej od Valdesa, to ja chciałem powiedzieć właśnie, że idol go nieznacznie wyprzedził. Więc dobrze, że nie zdradziłem tutaj treści kolejnego pytania. Ale spoko, bo to samo miałam powiedzieć i też się trochę ugryzłam w język, bo uznałam, że to mogło być, tak? Już trochę autora tych pytań znam. No to dobrze, to dobrze. Tutaj piękna zgoda między wami. Dla mnie Oliver Kahn był tak naprawdę najwspanialszy w historii, więc doceniam jego sposób gry. Ja się bałem charakter. Olivera Kahna, jak byłem dzieckiem. Kto się go nie bał? Przerażającą aparycję, jak krzyczał na kolegów. Tak, tak. Tu zdradzimy kolejną tajemnicę. Jesteśmy z Michałem równolatkami. Nawet w bardzo podobnych dniach i miesiącach się urodziliśmy. Tego samego dnia, o ile nawet dobrze pamiętam, tak. Ale tak, więc jakby co do dnia. Więc też mam takie odczucia, że Kahn był takim mocno przerażającym gościem. On zawsze wyglądał jak koszmar z Bawarii. No dobrze. No dla mnie on był taką kwintesencją tej reprezentacji. Niemiec? Tak, on był w ogóle kwintesencją tamtego Bayernu. Jeszcze był taki kolega Stefan Effenberg, to ich dwóch się bałem, jeśli chodzi o Bayern właśnie, reprezentację Niemiec. A ze Schweinsteigerem jak sobie radziłeś? A to już byłem starszy na szczęście trochę, już mi troszkę przeszło. Drugim takim, a propos, mi teraz mi się przypomniało, że był jeszcze taki bramkarz Hans-Jürg Butt. I ładował bramki. Strzelał bramki, strzelał rzuty karne i pamiętam, że do niego też przylgnęła przez jakiś czas łatka takiego trochę ręcznika, a to tak w zasadzie był całkiem solidny bramkarz, pamiętam kilka naprawdę dobrych interwencji w jego karierze. Dobrze,
to sprawdzamy sobie punkty. 6709, 3763. Tutaj było wszystko super zgodne. Dobrze, to idziemy do pytania drugiego. Co mogło stanąć na przeszkodzie w początkowych etapach przygody Wiktora Valdesa w FC Barcelonie? Kłopoty finansowe rodziny, słaba forma na Teneryfie, wiadomość o amputacji nogi, chęć gry poza Hiszpanią. Tak, widmo amputacji nogi się pojawiło u Valdesa. Był bardzo obiecujący, jeżeli chodzi o te młodzieżowe drużyny Barcelony. Jednak później decyzją rodziców 2 lata trenował na Teneryfie, by przygotować się mentalnie i fizycznie na powrót do Dumy Katalonii. Pod okiem taty wykonał naprawdę niesamowitą pracę, która przyniosła efekty. Wrócił silniejszy, choć po drodze były naprawdę poważne problemy zdrowotne. Groziła mu amputacja nogi, ale lekarze zdołali uratować sytuację, a zaatakowała go bakteria, która zaczęła pożerać jego kość piszczelową, więc no było dosyć poważnie. Tu muszę przyznać, że układający pytanie mnie złapał, bo kojarzyłem, że Wiktor Valdes miał przygodę, że tak powiem, na Teneryfie, bo tam chyba się jego rodzice wyprowadzili, gdy on był no jednak dzieckiem tak naprawdę. Tak, to 10 lat. Ale tak, nie miało to nic wspólnego z jego słabą formą oczywiście wtedy. Dlatego miałam powiedzieć, że doceniam tą podpuchę, to była wybitna podpucha z tą Teneryfą. Przepiękna. No to wiecie, Mati jest wybitnym człowiekiem, jeżeli chodzi o wpuszczanie maliny. Zobaczmy, kto sobie na konto wpuścił punkty. Zupełnie nie w malinę. Magdalena i napuściła ich całkiem sporo. I na 3 pytania do końca wciąż goni. Dobrze, pytanie numer 3. Wiktor Valdes dzierży rekord najdłużej niepokonanego bramkarza FC Barcelony w La Liga. Prawda czy fałsz? Jest to fałsz. Claudio Bravo go wyprzedził w swoim pierwszym sezonie już. Bravo. I tak ostatnim. Jest. Tak właściwie. W 58 minucie spotkania z Eibarem na Camp Nou, czyli Czech wyprzedził Valdesa, który w Barcelonie miał 686 minut, jeżeli chodzi swoją drogą, tu bym się na chwilkę zatrzymał, chciałem oddać hołd Antoniemu Zubizarresie, bo ja przyznam się szczerze, że byłem z tych ludzi, którzy, no jak już można się domyśleć po tym quizie, jestem fanem Valdesa i wieszczyłem, że Barcelonie będzie go bardzo ciężko zastąpić. A pan Antoni Zubizarreta wziął i w jedno okienko transferowe kupił nie jednego, ale 2 świetnych bramkarzy. I zaowocowało to natychmiastowym wygraniem tripletu zresztą, tak więc szapoba naprawdę, bo obaj też kosztowali bardzo mało, przecież to było chyba po 12 milionów euro właśnie za Claudio Bravo i za Marc André Terstegena. No niestety Barcelona była za mała na ich 2, czyli Chilijczyk udał się gdzie indziej, no jest bardzo długowieczny swoją drogą, że jeszcze dalej gra przy tej 40 już skończonej, no a Terstegen do dzisiaj został i leci 10 sezon, tak? Znaczy to też jest przemyślenie na temat tamtych czasów i tego, jak strasznie wtedy wieszano syna Zubizarrecie, jaki to beznadziejny dyrektor sportowy. To mu się udało. No może dyrektorem sportowym jak był, jaki był. Zmienianie. Ale jednak umiał wypatrzyć dobrych bramkarzy. Ewidentnie na tym się znał. Słuchajcie, oko do bramkarzy miał, jak to po swoim fachu. Ja tylko tutaj dorzucę, że Claudio Bravo swoją pasę skończył na 754 minutach. Po tym czasie bramkę przerwał mu ją Cristiano Ronaldo po rzucie wolnym. A jeżeli chodzi o Claudio Bravo, uwielbiałem jego styl, jeżeli chodzi o bronię. Robił to niesamowicie widowiskowo i w sumie odszedł chyba w dosyć dobrym momencie, bo on, kiedy odszedł z Barcelony, to już ta jego forma nawet nie zaczęła spadać, a mocno spikowała w dół. Ja pamiętam, że żałowałem, że on odchodzi, bo uważałem, że Ter Stegen nie jest gotowy jeszcze. Jemu też się przydarzały babole i to takie sążne, że gdzieś tam też w dosyć takich ważnych momentach puszczał te bramki, ale ten pierwszy sezon... Dla skali można jeszcze tylko dodać, że no Wiktor Valdes z Barcelony zaraz będzie 10 lat, jak odszedł, jakkolwiek to nie brzmi.
w piłkę nie gra od, nie wiem, chyba 7, a Claudio Bravo dalej gra na boiskach La Ligi. Między nimi jest rok różnicy. To są praktycznie rówieśnicy, więc tak. No, ale Wiktor jak na bramkarze to bardzo wcześnie zakończył karierę. Tak. To prawda, on tam do 35 chyba nie dociągnął, jeżeli dobrze pamiętam. 34 mi się wydaje, ale sobie 34. Nie dam ręki uciąć. Tak. No, w zasadzie wydaje mi się, że on nie czuł się specjalnie pokrzywdzony tym, że musi już kończyć, jeszcze już musi, że chce kończyć te kariery. No dobra, zerkamy na punkty. Michał 7684, Magda 4657. Dobrze, to pytanie numer 4, już tutaj nie przyciągając. Komu asystował Victor Valdes jedyny raz w trakcie całej swojej kariery? Eidur Gudjonsson, Luis Enrique, Ronaldinho, Ricardo Quaresma. Wiem, możecie być zdziwieni, że nie jest to Angel Di Maria. No co ty, niezaliczone? Asystował pewnemu zębatemu Brazylijczykowi 3 września 2003 roku. Wyrzut piłki do Ronaldinho na własnej połowie. To był ten słynny gol z Sevillą. I ja to zapomniałem. Ten od poprzeczki. Ten gol z Sevillą. O mój Boże. Pierwszy Ronaldinho, gol. Tak. Pierwszy gol Ronaldinho w barwach Barcelony. Z około ponad 30 metrów zasadzony od poprzeczki. Antonio Notario nie miał jak obronić tego. No przecież on piłkę na własnej połowie dostał nawet. Dostał Ronaldinho wtedy i on trochę poprowadził. Ja nie pamiętałam, że to od Valdesa. Tak, i zostało to poczytane jako, jako asysta, więc tak zapisał sobie na koncie. No dobrze, no tutaj punktowo się nic nam nie zadzieje. Więc przejdźmy już do pytania ostatniego. Piąte punktowane razy dwa tradycyjnie. W jaki sposób kibice FC Barcelony próbowali wpłynąć na decyzję Portero dotyczącą opuszczenia Camp Nou w 2014 roku? Stworzyli łańcuch z ludzi od stadionu aż po jego dom, mozaika na jego cześć, skandowali jego imię za każdym razem, kiedy był przy piłce, złożono wniosek o jego pomnik przed Camp Nou. Nie pamiętam, więc wybrałem najbardziej imponującą odpowiedź, ale nie pamiętam takiego wydarzenia niestety. No właśnie. Było to skandowanie, oprócz standardowego OEOE Victor Valdes, można było usłyszeć także kochamy cię, Valdes, zostań. Z prawdziwych rzeczy, które tu się pojawiły, ten łańcuch z ludzi aż po jego dom od stadionu, dystans 18 km, zatem potrzebne byłoby około 18 tysięcy osób, a na tym meczu było 70, więc... Ja założyłem, że do jego domu mogło być bliżej, bo przecież Victor Valdes, jak inna przyśpiewka mówi, jest w L'Hospitalet, a L'Hospitalet no tak naprawdę graniczy właściwie z Camp Nou. No, myślę, że nikt by się nie zorientował, gdzie się kończy Barcelona, gdzie się zaczyna L'Hospitalet, właśnie w tamtej okolicy, więc uznałem, że może to coś może być w tym temacie. Pomnik i mozaika również były prawdziwe, chcieli to ludzie robić. No dobrze, to zerknijmy sobie teraz na ostateczną tabelę z dzisiejszego pojedynku. Odgrażał się i swój diaboliczny plan realizuje. 7684 punkty Michał Gajdek, 6415
Magdalena Rudnicka. Także pierwszym finalistą jest Michał Gajdek, redaktor naczelny portalu fcbarsa.com, który był wyszydzany bezczelnie przez wszystkich uczestników podczas pierwszej rundy. Wcale nie przez prowadzącego, który zawsze zupełnie zachowywał szacunek do wyniku Michała. Ja mam wszystko zapisane, spokojnie. To ja do wszystkich zachowywałem szacunek i byłem zupełnie bezstronnym obserwatorem tych widowisk. Prawda jest taka, że na koniec dnia wszyscy, którzy się cieszyli, na razie są poza finałem. Michał w nim jest. Z kim się spotka, to się dowiemy niebawem. Mateusz i Maciek w kolejnym półfinale. Ale starcie tytanów. Tak, no tam to będzie. Nie tylko ze względu na średnią wzrostu w tym pojedynku. Tak, razem łącznie podejrzewam, że z Maćkiem i z Mateuszem wysoko byśmy mogli mierzyć, sięgnąć do jakiegoś półtora piętra. Dalibyśmy radę, myślę, że całkiem spokojnie. Ale jak wrażenia, Magdaleno, jak się bawiłaś? Mam dwa powody, żeby się cieszyć w takim razie. Po pierwsze, unikam tego starcia. I ja sobie taki mental zrobiłam właśnie przed tym, że po pierwsze, z Michałem przegrać to jak wygrać, więc wstydu nie będzie. Po drugie, jak przegram, to nie wchodzę do finału i nie muszę się już dłużej męczyć z tymi pytaniami, z tymi ludźmi, którzy się w finale znajdą, nie ukrywajmy. A jak się zdarzy i wygram, no to też zajebiście, bo wygrałam. A teraz się jeszcze dowiedziałam, że nie muszę inwestować w garsonkę, więc w ogóle, Michał, dzięki totalnie. Uratowałeś mnie na kilku frontach. Nie ma za co. Pamiętaj o garniturze. To nie jest tak, że ja sobie turuję jakieś żarty. U mnie garnitur już jest, nowy krawat i poszetka w gruszki. I to wszystko się pojawi na finale. A ty jak się czujesz, Michał, jako ten pierwszy finalista? Wiesz co, uważam, że o ile te wyniki punktowe może nie są jakieś zachwycające, to fajne jest to, że razem, że tak powiem, byśmy znali odpowiedź chyba na prawie, że wszystkie pytania, może oprócz jednego czy dwóch, bo zdecydowanie, no tak, no tak naprawdę, jeżeli ja się myliłem, to Magda wiedziała, jeżeli Magda się myliła, to ja najczęściej wiedziałem, tak więc tutaj myślę, że trzeba by to było wspólnie rozwiązywać, może to powinien być jakiś finał 2-2 na przykład i wyszłoby ciekawiej. Ale wtedy to by się dało dobrze dobrać. To jest ciekawy pomysł, bo kurczę, ludzie mają w ogóle różne typy pamięci, nie? Moja ciekawostka jest taka, że teoretycznie to jest najprostszy temat z tych trzech odcinków, które miałam, nie? No bo powiedzmy, Cruyff, historyczny zawodnik, tam na oczy nie widziałaś, nie? Kolejne, ja miałam reprezentację Francuzów w Barcelonie, nie? No to też tam ponad 20 zawodników, więc sporo. Natomiast ja mam na przykład coś takiego, że lepiej zapamiętuję rzeczy, o których czytałam, widzę powiedzmy w przypadku Cruyffa, niż takie, gdzie oglądałam na żywo danego zawodnika, bo mnie się jakoś tak potem to wszystko zlewa w taką jedną historię, że nie, serio, wiedziałam, że tutaj tak jakby będzie mi najtrudniej, jednocześnie to jest coś, do czego trudno jest się przygotować tak naprawdę, nie? No nie ukrywajmy, te quizy są na takim poziomie, że tutaj przygotowywać by się można było i tak cię zaskoczy i albo wiesz, albo gdzieś tam sobie zapamiętałeś. Więc przy tych różnych typach pamięci to powiem ci, Michał, że jakby się grało w parach i się mądrze dobrać, to jest dobry pomysł. Myślimy ten temat, przyjęte pod obrady. Może kiedyś się uda. Na najbliższym podcaście, tutaj kontakt z bazą, losowanie tematu dla Maćka i Mateusza i obiecujemy, że Rafał będzie czuwał nad tym, żeby tam wszystko było tip-top, żeby nikt się do niczego przyczepić nie mógł. Przypominam również, że warto subskrybować nasz kanał, warto obserwować wszystkie nasze media społecznościowe, przede wszystkim warto nas wspierać na Patronite, bo chcemy się dalej rozwijać i robić dla Was fajne rzeczy, oraz patroni wystąpią w specjalnym odcinku quizowym ze zwycięzcą turnieju, więc będzie można się zmierzyć, zobaczyć na żywo, jak to jest stanąć przed
no, takim, powiedzmy sobie, stresem mimo wszystko. Dziękuję Wam za dzisiaj, jeszcze raz przypomnę. Magdalena Rudnicka 6415, Michał Gajdek 7684 i to on jako pierwszy melduje się w finale quizu FC Barsako. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj i do następnego odcinka. Pa! Dzięki. Dzięki.